Twórcy minionków w każdym ze swoich filmów starają się dbać o szczegóły, przez co w tle danych filmów umieszczają takie szczegóły, których prawdopodobnie nie wychwycicie, oglądając dany film tylko raz lub dwa. A czasem pojawiają się tam nawiązania również do innych filmów z tej serii, bądź przyszłych filmów studia Illumination. I dzisiaj przychodzę do Was ze szczegółami z całego uniwersum minionków, o których to mogliście nie wiedzieć. Zacznijmy sobie od pierwszego filmu. Mianowicie w jednej ze scen dostajemy drzewo genealogiczne Gru. I w zasadzie nic tutaj by nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że jeden z członków rodziny Gru jest wilkołakiem, który ma na imię Marcel. A jak popatrzymy w zasadzie trochę w lewo, to możemy zobaczyć Jane oraz Hemluta, którzy to mają syna wyglądającego jak Frankenstein, który zamiast imienia ma znak zapytania. Chociaż oni oboje wyglądają jak szaleni naukowcy, to kto wie, czy oni nie stworzyli Frankensteina. Rodzina Gru. Nim przejdziemy do kolejnego detalu, który mogliście przegapić, fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję dla rozwoju kanału. A teraz przejdźmy sobie dalej. W pierwszym filmie mamy również scenę, w której to Gru lata sobie w kosmosie, ucieszony, że w końcu zdobył księżyc. I tutaj pojawia się kolejny ciekawy detal. Mianowicie, kiedy obok Gru leci jego bilet na występ dziewczyn, możemy na nim zobaczyć ciekawy numer 07-20-69C. A to jest nic innego jak data pierwszego lądowania na Księżycu. 07 to jest lipiec, 20 to jest 20 dzień tego miesiąca, a 69 to jest rok 1969. I to jest bardzo fajny detal, biorąc pod uwagę ten fakt, że właśnie Gru zdobył Księżyc. Haha, Księżyc jest mój! Jezioro Łabędzie, 26 maja. W tym samym filmie mamy również scenę, w której to Gru tworzy model rakiety z makaronu. I po co wam o tym mówię? Otóż dlatego, że pod koniec tego samego filmu, za edit, na półce możemy zobaczyć ten sam model rakiety. Niby taki mały detal, a jak bardzo ważny. Ten wygląda jak ja! No co? Przejdźmy sobie do drugiego filmu. Otóż w nim mieliśmy pewną scenę, w której to właściciel sklepu z pluszakami zbyt bardzo napchał misia, przez co on się rozerwał i w taki sposób on sprawił to, że ten chłopak zaczął płakać. I dlaczego wam o tym mówię? Otóż dlatego, że ten chłopiec nie jest przypadkową osobą, a jest on chłopcem, którego to mogliśmy zobaczyć na początku pierwszego filmu, któremu to Gru najpierw stworzył balonik, a później mu go przebił. Kolejny detal, którego mogliście nie zauważyć, jest taki, że kiedy w drugim filmie mamy postać Eduardo Pereza, ma on na swojej szyi łańcuch, zawieszką w kształcie litery E, od jego imienia. Jestem Eduardo Perez. Natomiast kiedy on się przemienia w El Macho, to możemy na to zwrócić uwagę, że jego naszyjnik przemienia się na naszyjnik z literką M, od Macho. Następny detal również znajduje się w tym samym filmie, a w zasadzie to nawet nie jeden detal, a dwa. Mianowicie, kiedy nasze minionki wyciskają sok z owoców, to wówczas możemy zauważyć to, że dwa inne minionki w tle wcale tego nie robią, a okładają się młotkami, aż w pewnym momencie jeden z nich już nie wstaje, a drugi zaczyna na nim robić resuscytację, po czym jak on wstaje, ten go zaczyna całować. Scenę dalej widzimy minionki, które jedzą właśnie swoje śniadanie. I to nie jest przypadkowa scena, gdyż ona nawiązuje do zdjęcia The Beam, które to przedstawia robotników siedzących 256 metrów nad ziemią w trakcie budowy jednego z budynków Nowego Jorku, którzy to również w tym samym czasie mieli swoją przerwę śniadaniową. Przejdźmy sobie na chwilę do animacji Wejście Gru. Otóż w jednej ze scen również w trakcie przerwy dostajemy minionka, który wyciąga swój pojemnik na śniadanie, na którym to mamy przedstawioną Scarlet, czyli główny zły charakter z filmu poświęconego historii minionków. Do niego za chwilę też sobie przejdziemy, ale jeszcze w tym samym filmie, kiedy to nasze minionki próbują się dostać do samolotu, możemy w tle zobaczyć, że jeden ze samolotów leci do Fredonii, czyli wymyślonego kraju, w którym to mieszka brat Gru, o imieniu Dru. W tym samym filmie, kiedy to Gru wchodzi z minionkami do kina, możemy zobaczyć w tle plakat z filmu Szczęki. Za to chwilę później Gru w lodziarni używa serowego miotacza, który jest bezpośrednim nawiązaniem do pierwszego filmu, w którym to Gru używał freeze guna w kawiarni, żeby nie stać w kolejce. Logik, logik, logik! W filmie Gru, Dru i Minionki mamy minionka o imieniu Merv, który akurat w tym momencie przewodził wszystkim minionkom. I w jego retrospekcji widzimy to, jak on otrzymuje model samolotu od Gru. I w trakcie ucieczki naszych minionków z więzienia, one tworzą identyczny samolot do tego modelu, który to otrzymał Merv od Gru. Z tym, że na dole był ogromny worek, który musiał pomieścić wszystkie minionki.
Następnie w tym samym filmie mamy również scenę, w której to nasze minionki biegną po planie filmowym. I tam możemy zobaczyć plakat z napisem Sing, czyli kolejnego filmu stworzonego przez Illumination Studios. Z tym, że kiedy minionki wbiegają już do tego studia, to w jury siedzą ludzkie postacie, a nie zwierzęta jak to było w tej drugiej animacji. Ale w tym przypadku to ma dużo sensu, gdyż minionki są w świecie ludzi. Natomiast ten drugi film odbywa się w świecie zwierząt. W tym samym filmie mamy również nawiązanie do Grincha, stworzonego przez to studio, a owe nawiązanie pojawia się na koszulce Margot, która ma na niej narysowaną głowę Grincha. Przechodząc do filmu Minionki, na zlocie Super z Wall-E możemy zauważyć Richarda Nixona, który obserwuje wystąpienie Scarlett. Jeżeli nie wiecie, kim on jest, otóż on jest już byłym prezydentem USA. Taka ciekawostka. Na tym samym zlocie, kiedy minionki przechodzą przez różne stoiska, na jednym z nich możemy zobaczyć młodego doktora Nefario, który prezentuje swój freeze gun młodemu Gru oraz jego mamie, co to jest oczywiście kolejnym nawiązaniem do pierwszego filmu. Za to w tym samym filmie, kiedy to nasze minionki błąkają się po centrum handlowym, nagle wchodzą do sali, w której to mamy pełno manekinów, z czego kilka z nich przedstawia Lucy, albo może bardziej były wzorowane na niej? Prawie to ogólnie tak wygląda, jakby żona Gru była modelką. Jak wiecie, minionków jest 10 400. I one wszystkie znajdują się na plakacie do filmu Minionki rozrabiają. Więc jak pewnie możecie sądzić, żeby nagrać głos do tak dużej liczby minionków, przydałoby się bardzo dużo osób. Otóż nie. Wszystkie co do jednego minionka mają podłożony głos przez Pierre'a Coffina. Ale do stworzenia trzech filmów Pierre musiał nagrać zaledwie 847 głosówek, które zostały podłożone pod 10 400 minionków. Kolejną ciekawostką jest to, że każdy spośród 10 400 minionków jest unikatowy. Różnią się między sobą wzrostem, grubością, fryzurą, ilością oczu, przypisaną funkcją oraz charakterem. I każdy spośród minionków został wygenerowany losowo przez program komputerowy. Minionki w rzeczywistości są dobre. Do takiego wniosku można dojść przez to, że pomimo tego, że minionki starają się robić złe rzeczy, to tak naprawdę czerpią z tego masę zabawy i same jako takie nie chcą skrzywdzić nikogo. A że są jakie są, to zdarzają im się przypadkowe straty w ludziach. A prawdziwe zło w minionkach jest dopiero przejawiane w ich fioletowej formie, do której zostały przemienione po podaniu serum doktora Nefario. Jestem ciekawy, czy wszystkie te ukryte detale oraz znaczenia znaliście, czy może dowiedzieliście się czegoś nowego ode mnie. Dajcie znać w komentarzach. Ode mnie dzisiaj to na tyle, jeżeli odcinek tobie się spodobał, to nie zapomnij o łapeczce w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you.